Kochane dzieci, ja jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od prawdy mojego Jezusa. Zdążacie ku przyszłości pełnej wątpliwości i niepewności, ale nie pozwólcie, by płomień wiary w was zgasł. Mój Pan się spieszy. Nie stójcie z założonymi rękami, oderwijcie się definitywnie od wszelkiego zła i służcie Panu z wiernością. To w tym życiu, a nie w przyszłym, macie świadczyć o waszej wierze. Gdy będziecie czuć się słabi, szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie lękajcie się. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.